Mamy bardzo dobrze rozwinięte nauki medyczne, mamy całkiem nieźle rozwiniętą informatykę, natomiast brak jest nam tej interdyscyplinarności. W moim przekonaniu to właśnie gwarantuje sukces takim krajom jak Stany Zjednoczone czy Anglia, że nie tyle, że u nas w ogóle nic się nie dzieje w informatyce czy w statystyce. Mamy niezłych specjalistów, natomiast oni między sobą nie działają w pewnych programach krytycznych dla właśnie do choćby potrzeb państwa czy potrzeb społeczeństwa. My w Polsce nie mamy specjalistów, których by można od razu zatrudnić, którzy reprezentują właśnie umiejętności z obszaru sztucznej inteligencji, a więc troszkę programowania, czyli trochę informatyki, trochę statystyki, trochę modelowania i znajomość pewnego sektora gospodarki, finansów, energetyka, zdrowia. Także chcemy kształcić takich specjalistów i szkoła doktorska jest jednym z takich odpowiedzi na te potrzeby rynku i mam nadzieję, że będziemy mogli lepiej spełniać oczekiwania rynku. Jeśli chodzi o nabór do szkoły doktorskiej, to na pewno absolwenci kierunków technicznych, którzy mają zainteresowania naukowe, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tą szkołę doktorską może odróżniać od klasycznych studiów doktoranckich fakt, że absolwent takiej szkoły doktorskiej może mieć od razu zagwarantowane miejsce pracy i to niekoniecznie na uczelni, ale w przemyśle. Polska postrzegana jest na świecie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na świecie jako taki hub, jako taki ośrodek kształcenia bardzo wykwalifikowanej kadry w oparciu o nową technologię, wykwalifikowanej w różnych nowych technologiach. I po pierwsze bardzo warto jest ten trend podtrzymywać. Wydaje mi się, że ta szkoła doktorska z udziałem m.in. Polskiej Akademii Nauk i Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK wpisuje się w ten trend. Po drugie, nigdy dotąd nie mówiono tyle o nowych technologiach, ile w ciągu 2018 i 2019 roku. I ten temat będzie się rozwijał. Te nowe technologie są w zasadzie wszędzie. Dotyczą każdego aspektu naszego życia prywatnego i zawodowego również oczywiście. W związku z tym do tego wszystkiego potrzebne jest zaplecze ludzi. Chcieliśmy po pierwsze połączyć wysiłek wszystkich instytutów Polskiej Akademii Nauk, które reprezentują informatykę. I takich jest instytutów kilka. Ale tworzenie szkoły doktorskiej wymaga co najmniej dwóch dyscyplin i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że bardzo dobrym kierunkiem rozwoju informatyki będzie jej połączenie z inżynierią biomedyczną czy medycyną, bo to jest coś, co zarówno dla informatyki, jak i inżynierii biomedycznej i medycyny będzie bardzo korzystne i bardzo twórcze. Taka była główna idea tworzenia tej szkoły.